Partnerem materiału jest LuxPaw, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 metra od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 metra od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. W niedzielę w Rudzie Białaczowskiej zorganizowano festyn charytatywny na rzecz hospicjum w tej miejscowości. Przygotowano kilka ciekawych atrakcji oraz występy artystyczne. Celem imprezy było wsparcie podopiecznych, promowanie idei hospicyjnej w społeczeństwie oraz zebranie funduszy na modernizację poddasza jednostki. Jest to związane z programami, które przeszły, między innymi z Fundacji Artwińskiego, hospicjum pod tytułem Hospicjum Świadomy Wybór, gdzie wygłaszane są prelekcje na chwilę obecną przez panią psycholog, a także połączone też częściowo z programem SPRO 1. I zrobiliśmy to jako całość piknikowo-festynową. W trakcie festynu można było wziąć udział w konkursie czy prelekcjach. Dla dzieci dostępne były dmuchańce i rozmaite inne atrakcje. Chętni mogli zrobić sobie zdjęcie z alpakami. Gospodynie wiejskie przygotowały smaczne przekąski. Podczas wydarzenia nie zabrakło atrakcji scenicznych. Wystąpili lokalni artyści Daniel Feliński i Natalia Boruń, kapela stomporkowska, bębnowianki, niezapominajki oraz gwiazda wieczoru, czyli zespół Fataro. KGW Cepterki z Modliszewic zaprezentowały skecz kabaretowy pod nazwą Umieranie na wesoło. Witam was, kochane moje! Siostra, wsiadaj, boś zmordowano podróżą. Dzieci, dej taką potu, bo ciotka spragniono. A ty, leć po stryjne, wujne i powiedz im, że mamy gościa z Ameryki. Dobrze, tata. W trakcie imprezy udało się zebrać 12 951 zł i 80 groszy.